Annuncio vobis gaudium magnum Habemus yeah. papam Piekło jako ostateczne odrzucenie Boga. Katecheza świętego Jana Pawła II wygłoszona 28 lipca 1999 roku. Bóg jest nieskończenie dobrym i miłosiernym ojcem. Jednakże człowiek, który ma mu udzielić odpowiedzi w sposób wolny, może niestety dokonać wyboru ostatecznego odrzucenia jego miłości i przebaczenia, i w ten sposób pozbawić się na zawsze radosnej komunii z nim. Właśnie na tę tragiczną sytuację wskazuje doktryna chrześcijańska, kiedy mówi o potępieniu lub piekle. Nie jest to kara Boża wymierzona z zewnątrz. Lecz konsekwencja decyzji podjętych przez człowieka w tym życiu. Samą rzeczywistość nieszczęścia, jaką ta smutna sytuacja niesie z sobą, możemy w pewnej mierze wyobrazić sobie w świetle pewnych tragicznych doświadczeń, które, jak zwykliśmy mówić, czynią z życia piekło. Jednakże w sensie teologicznym, piekło jest czymś innym. Jest ostateczną konsekwencją samego grzechu, zwracającą się przeciw temu, kto go popełnił. Jest to sytuacja, w jakiej nieodwołalnie znajduje się człowiek, który odrzucił miłosierdzie Ojca, nawet w ostatniej chwili swego życia. Aby opisać tę rzeczywistość, pismo święte posługuje się językiem symbolicznym, który stopniowo staje się coraz ściślejszy. W Starym Testamencie los umarłych nie był jeszcze w pełni wyjaśniony przez objawienie. Najczęściej uważano, że umarli przebywają w Szeolu, miejscu ciemności, w otchłani, z której się nie wychodzi. W miejscu, w którym nie można wielbić Boga. Nowy Testament ukazuje w nowym świetle sytuację umarłych, obwieszczając przede wszystkim, że Chrystus przez swe zmartwychwstanie zwyciężył śmierć i swą wyzwalającą mocą objął również królestwo zmarłych. Jednakże odkupienie pozostaje propozycją zbawienia, którego przyjęcie jest sprawą wolności człowieka. Dlatego też każdy będzie osądzony według swoich czynów. Posługując się obrazami, nowy Testament przedstawia miejsce przeznaczone dla czyniących nieprawość jako rozpalony piec. W którym rozlega się płacz i zgrzytanie zębów, lub jako piekło, gdzie płonie ogień nieugaszony. O tym wszystkim czytamy w opisie zawartym w Przypowieści o Bogaczu i Ubogim Łazarzu, która ukazuje wyraźnie, że piekło jest miejscem ostatecznej kary, nie dopuszczającym możliwości powrotu ani złagodzenia cierpień. Również apokalipsa posługuje się plastycznym obrazem jeziora ognia, do którego zostają wrzuceni ci, co nie dali się zapisać do księgi życia, narażając się w ten sposób na drugą śmierć. Kto więc z uporem zamyka się na Ewangelię, decyduje się na wieczną zagładę zdala od oblicza Pańskiego i od potężnego majestatu Jego. Należy poprawnie interpretować obrazy, w których Pismo Święte przedstawia nam piekło. Wskazują one na całkowitą beznadziejność i pustkę życia, bez Boga. Piekło oznacza nie tyle miejsce, co raczej wskazuje na sytuację, w jakiej znajduje się człowiek, który w sposób wolny i ostateczny oddala się od Boga źródła życia i radości. Katechizm Kościoła Katolickiego tak streszcza prawdę wiary na ten temat. Umrzeć w grzechu śmiertelnym, nie żałując za niego i nie przyjmując miłosiernej miłości Boga, oznacza pozostać z wolnego wyboru na zawsze, oddzielonym od niego. Ten stan ostatecznego samowykluczenia z jedności z Bogiem i świętymi określa się słowem piekło dlatego potępienia nie można przepisać inicjatywie Boga ponieważ w swej miłosiernej miłości pragnie on jedynie zbawienia istot stworzonych przez siebie w rzeczywistości to istota stworzona sama zamyka się na jego miłość potępienie polega właśnie na ostatecznym oddaleniu się od Boga które człowiek dobrowolnie wybrał i potwierdził ten wybór ostateczną pieczęcią w chwili śmierci Wyrok Boży jedynie ratyfikuje ten stan. Wiara chrześcijańska poucza nas, że pośród wolnych stworzeń mających możliwość wyboru między tak i nie, znalazły się już takie, które powiedziały nie były to stworzenia duchowe, zbuntowane przeciw miłości Bożej i nazywane diabłami. Dla nas, istot ludzkich, ich historia brzmi jak ostrzeżenie. Jest stałym wezwaniem do uniknięcia tragedii, do jakiej prowadzi grzech i do kształtowania naszego życia według wzoru Jezusa, który przeszedł przez życie, mówiąc Bogu tak. Potępienie pozostaje realną możliwością, jednakże bez specjalnego objawienia Bożego nie jest nam dane poznać, kogo z ludzi rzeczywiście to dotknęło. Myśl o piekle, a tym bardziej niewłaściwie interpretowane obrazy biblijne, nie powinna budzić irracjonalnego lęku, lecz stanowić konieczną i zbawienną przestrogę dla wolności, osadzoną w kontekście orędzia, że Jezus zmartwychwstały pokonał szatana, udzielając nam ducha Bożego, w którym możemy wołać: Abba, ojcze! Ta pełna nadziei perspektywa przeważa w przepowiadaniu chrześcijańskim. Jest trafnie wyrażona w liturgicznej tradycji Kościoła, o czym świadczą na przykład słowa z kanonu rzymskiego: Boże, przyjmij łaskawie tę ofiarę od nas sług Twoich i całego ludu Twego, zachowaj nas od wiecznego potępienia, i dołącz do grona swoich wybranych.